No ta dupcia moja to taka fajna, taka okrągłutka, taka widać, że przysiady były robione, że ćwiczę, że no widać, wszystko widać po prostu po moim tyłku, wszystko widać, że nie to, że dużo żerę, tylko po prostu widać, że po prostu przysiady robię, na pierwszą te przysiady, od rana do nocy po prostu robię przysiady. No cześć Basiu, wiesz, nie uwierzysz co się stało, wiesz jaka akcja, wiesz co do mnie stary dzisiaj powiedział? Nie, że pięknie wyglądam, to on dawno mi tego nie mówił, słuchaj, wiesz co do mnie powiedział, kurwa, nie, że mam w dupie przedział, ty jak zwykle, to teraz ci nagle humor włączył, tak? Tak jak jesteś śmieszuta, to nie zgadniesz co do mnie powiedział, słuchaj, ja sobie jadłam ciasteczko, nie, no bo, no słuchaj, no Basiu, jak można napić się kawy i nie zjeść ciastka, to tak jakby zamówiła hamburgera bez bułki, no przecież to nie idzie ze sobą w parze, słuchaj, normalnie, jak ja sobie piję kawkę, to ja muszę opierdzieć jakieś ciachy, bo to wtedy tak mi tak, wiesz, wszystko tak, ta, tu nie, ale nie słodzę kawy za to, słuchaj, nie słodzę kawy, wtedy tym ciastkiem wyrównuję, wiesz, żeby te kalorie się zgadzały, no bo przecież nie używam cukru w ciastku, nie wiem, no może jest cukier, ale wiesz, przynajmniej tkanie nie ma, nie? Probaśka, ty już mnie z cukru nie wylicza i już ty mnie nawet nie denerwuj, już mi wystarczy, że mnie stary zdenerwował dzisiaj po prostu, co ja sobie jadłam ciasteczko elegancko, bo Jezus, kremy normalnie taka beza, że o, ja pierdzielę, no taka beza, takiej bezy to jeszcze nie znam, słuchaj, i on tak się na mnie patrzy, a ty mówi, a ty znowu jesz słodkie? Ja mówię, pędź go, a ty co? Ja cię wyliczam, ile żyjesz słodkiego? Jest zima, chciałam sobie troszeczkę, wiesz, tutaj zrobić, żebym miała troszeczkę, wiesz, oponki, żeby mi było ciepło i zimno, nie będziemy grzali, to chociaż sobie troszeczkę kilogramów zrobię. A on mówi, nie przesadzaj, bo zaraz będziesz znowu beczała. Tyłek to już masz jak nasz grill. Ja słuchaj, normalnie tak mnie zatkało kakao, że nie wiedziałam, co mam zrobić, słuchaj. No po prostu dawno mnie nikt tak nie wpienił, słuchaj. No do mnie powiedział, że mam dupę jak grill, a wiesz jakiego my mamy grilla? Kurwa elektryczny, wielki, po prostu ze 40 kilo mięsa tam się mieści. I on mi ma czelność powiedzieć, że ja mam dupę jak grill, rozumiesz? Mój własny mąż, po prostu on nie może powiedzieć normalnie, przestań jeść, bo on wie, że to nie działa, tylko musiał po prostu mi tak pocisnąć, żeby wejść mi po prostu na psychę. Obraziłam się na niego, cały dzień się do niego nie odzywałam, powiedziałam pierdziele, nawet nie patrzyłam mu w oczy, nawet nie patrzyłam w jego kierunku, chodziłam taka, wiesz, nafukana, nadąsana, taka, wiesz, taka oschła, taka oziębła, taka, wiesz, taka suka po prostu, a wieczorem jak się położyliśmy do łóżka, to co królewicz robił? Oczywiście łapy pod moją kodrę, ja mówię, bądź z tymi łapami, on mówi, no chodź, przytulisz się do mnie, chodź, i tutaj jakieś ceregiele robi mi tutaj, łapy mi pod kodrę sadza, ja mówię, przestań! Przecież nie będziemy odpalać tak dużego grilla do tak małej kiełbasy! Tak mu powiedziałam, tak mu pocisnęłam! Nie będziemy odpalać grilla do takiej małej kiełbaski! Frankfurterki? To za to może se kuźwa madafaka zrobimy! Słuchaj, tak mnie zdenerwował po prostu, że musiałam mu pocisnąć, bo inaczej to po prostu nie byłabym sobą! Widzisz jaki? I widzisz jaki? A codziennie, everyday podkładam mu jedzenie pod twarz normalnie, codziennie mu szykuję, pięknie ozdabiam, kurwa, kwiatkami, cratkami, pidziatkami, żeby był zadowolony, żeby pomyślał, że jego żona cały czas o niego dba, czy 10 lat temu, czy teraz, to po prostu, a on do mnie z takim tekstem wysunął po prostu, to tak mnie zdenerwował, że dawno, powiem ci, dawno nikt mnie tak nie wpienił po prostu, słuchaj, i ja chciałabym po prostu jakoś odreagować, Basiu, proszę cię, zaproś mnie do siebie na winko, proszę cię, Basiu, naprawdę? Zaprosisz mnie na winko? To słuchaj, może jak ty masz w domu grilla elektrycznego, to może byśmy zjadły jakąś chustą kiełbasą i będę żarła żadnej kiełbasy. Pierdziele, kreweteczki sobie zamówimy. Nie, ja krewetek nie lubię, z owoców może tylko bigos i chleb ze smaltem. To nie, zamówimy sobie coś takiego dietetycznego, takiego, wiesz, takiego fajnego, żebyśmy na Facebooku pokazały, jakie my jesteśmy bogaczki, co? No dobra, to, które ja się na ale super fasuje, to po prostu miód na moje serce, słuchaj. To ja jestem dzisiaj u ciebie, nie będę spędzała wieczoru dzisiaj z nim, bo po prostu tak mnie zdenerwowało i chcę siedzieć sam, po prostu sam, z tym telewizorem i z tym wszystkim, no. Dobrze, chociaż że ta moja Basieńka przy mnie jest, bo po prostu bym zwariowała. Przynajmniej przyniesie ci tak na wpieprzam, tak ostatni raz pojem i od jutra może zacznę coś tam się, może, nie wiem, może od jutra, nie obiecuję.